Stany koło Nowej Soli. Przepiękny, urokliwy, doskonale wyglądający na zdjęciach most dawny kolejowy na rzece Odrze, obecnie fragment trasy rowerowej liczącej sobie 50 km, a zrealizowanej w ramach projektu Kolej na Rower. Stara trasa kolejowa zamieniona w trasę rowerową, dzięki której można dotrzeć z jednego krańca powiatu nowosolskiego do drugiego. A sam most 642 metry długości. Przęsła każde o długości 100 metrów. Na dodatek, kiedy ponad 100 lat temu go wybudowano na potrzeby linii kolejowej Wolsztyn-Nowa Sól-Żagań, był też ufortyfikowany. Cztery wieżyczki, z których niestety zachowały się dwie, jedna za moimi plecami, miały za zadanie strzec tego mostu w sytuacji zagrożenia wojennego. Ale to już zupełnie inna historia.